Sekret wyobrażania. Dzisiejszym tematem będzie sekret wyobrażania. W niemal każdej konkretnej sytuacji różnimy się na tym świecie, jeśli chodzi o to, co wydaje nam się, że o niej wiemy. Dlaczego jesteśmy takimi niedowiarkami? Życie wzywa nas do wierzenia nie mniejszego, lecz większego. Sekret wyobrażania jest największym ze wszystkich problemów, do którego rozwiązania powinni aspirować wszyscy, bowiem najwyższa moc, najwyższa mądrość, największa rozkosz leży właśnie w tej zagadce. Jeśli rozwiązałeś tą zagadkę wyobrażania, to odnalazłeś Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest zdefiniowany dla nas w Piśmie jako moc i mądrość Boga. Jak powiedziano nam w Biblii Nowego Stulecia w Księdze Przysłów, ta mądrość przemówiła ukazana jako małe dziecko. Byłem przy nim, gdy ustalał fundamenty ziemi. Dziecięciem byłem, rozkoszując się dniami. Radowałem się, obcując z nim cały czas, radując się z całym światem i wszystkimi jego mieszkańcami. Ci, którzy mnie odnaleźli, znaleźli życie i Pan zadowolony jest z nich. Ci, którzy mnie nie znaleźli, krzywdzą sami siebie. Ci nienawidzący mnie kochają śmierć. Pojmij, że to dziecko tu jest symbolem Jezusa Chrystusa, który jest stwarzającą mocą i mądrością Boga. I uwierz mi, kiedy mówię ci, że Jezus Chrystus z Pisma to twoje cudowne ludzkie wyobrażanie. Bowiem przez Niego wszystko się stało, co się stało, a bez Niego nic by się nie stało z tego, co się stało. On jest światem i świat został stworzony przez Niego, ale świat Go nie zna. Spójrz na świat i nazwij pierwszą rzecz tutaj, która nie była wpierw wyobrażona. Po prostu to nazwij. Nazwij wszystko w tym świecie, co najpierw nie zaistniałoby w twojej wyobraźni i nie ma tego w niej. Wszystkie rzeczy są stworzone przez ludzkie wyobrażanie. Jak napisał William Blake, Bóg jest człowiekiem i istnieje w nas, a my w nim. Odwieczną siedzibą człowieka jest wyobraźnia i to jest sam Bóg. I spróbuj to obalić. Bóg jest czystą wyobraźnią, która jest we mnie. On tkwi u podstaw wszystkich moich zdolności, także percepcji. I on transmituje na powierzchnię mojego umysłu owoce moich wymysłów. Mogę uchwycić go w czasie produkowania tych obrazów w moim umyśle. Po prostu spróbuj, jak tutaj siedzisz. Spróbuj pomyśleć o czymkolwiek i uchwyć go, gdy produkuje wszystkie te obrazy w twoim oku umysłu. Bowiem wszystkie rzeczy istnieją w ludzkim wyobrażaniu. Ale jak mogę wyodrębnić jakąś i przyoblec tak, by stała się obiektywnym faktem. To jest ten sekret, bo wszystkie rzeczy istnieją we mnie, ale jak mogę wybrać jedną z nich i przyoblec ją? Cóż, spróbuję pokazać ci dziś to, co znam z własnego doświadczenia. Pismo uczy tego, ale mówi o tym w dziwny i jednocześnie cudowny sposób. Widzisz ten pokój, w którym teraz jesteśmy? Jest teraz bardziej rzeczywisty dla ciebie niż twój dom, a jednak znasz swój dom gruntownie bardziej niż ten pokój. A jednak na ten moment, gdy jesteś tu, ten pokój wydaje ci się bardziej rzeczywisty niż twój własny dom. Jak różne są sześcienna rzeczywistość od płaszczyzny każdego wizerunku jej. Ten pokój wydaje się tak realny, ponieważ jesteśmy w nim, a wszyscy jesteśmy wyobraźnią. Jesteśmy w nim i dla nas jest on realny. Pomyśl o swoim domu.
Czyż nie potrafimy go narysować, namalować? Ale w oku umysłu masz tylko płaszczyznę jego wizerunku i nie jest to tak realne jak ten pokój. Pokój jest realny, bo jesteśmy w nim. I tutaj to jest coś, co mam na myśli jako sprawianie, że coś, co jest jedynie myślą, staje się czymś realnym. Jak to robię? Wyodrębniam przez moje cudowne ludzkie wyobrażanie to, co chcę, by stało się realne. To wszystko jest w tobie. Potem muszę wejść w to, tak jak wszedłem do tego pokoju. William Blake pisał: jeśli tylko widz mógłby wejść w któryś z tych obrazów w jego wyobraźni, przybywając tam na ognistym rydwanie swoich rozmyślań, koniec cytatu, to te rzeczy stałyby się tak realne dla niego, jak ten pokój. Możesz zapytać, co mogłoby mi to dać? Czy stałoby się to realne w niedalekiej przyszłości? Wiem z doświadczenia, że tak by właśnie było. Możesz siedzieć tutaj i wejść w taki stan. Może nie przybierze on od razu takiego rzeczywistego tonu jak ten pokój, ale jeśli będziesz nalegał, to tak się stanie. I stanie się on taki jak ten pokój teraz. Gdy otworzysz oczy, to zniknie. A czy to oznacza, że po prostu skosztowałem tego jedynie i w to wszystko, to już? Nie. Mogę ci powiedzieć, że jak już tam wszedłeś, to będzie już podążać za tobą. To nie zaszufladkuje się po prostu w twojej pamięci. To przekształci się w twoją przyszłość i wyjdzie ci naprzeciw. To jest sekret wyobrażania, który uznajemy za sekret Boga. Jesteś nieśmiertelną istotą. Nie możesz umrzeć, ponieważ cały jesteś wyobraźnią. Człowiek jest cały wyobrażony, a Bóg naprawdę jest człowiekiem. On egzystuje w nas, a my w nim. A nieśmiertelne ciało człowieka jest ludzkim wyobrażaniem. Jest to sam Jezus Chrystus. Wieczne ciało człowieka to nie może umrzeć. Ty nie możesz umrzeć. Ciało tak, to przeminie, ale ja nie jestem tym ciałem, które noszę. Ja jestem noszącym je i ten noszący jest cały z wyobraźni. To jest historia, której uczy Biblia. Gdy czytam w Biblii, ja zabijam i ożywiam. Ja ranię i ja leczę. I nikt nie wyrwie się z mojej ręki. A oprócz mnie nie ma Boga. To tutaj nie jest mowa o jakiejś istocie z zewnątrz. To jest o istocie, którą naprawdę jesteś. Mówiącej to w tobie. Próbującej przekonać samego siebie do swojej cudownej mocy stwarzania. To może zabijać. Może dawać życie. I to może też ożywiać martwych. I to jest twoje cudowne ludzkie wyobrażanie. Przyjdzie czas, gdy stestujesz tą moc, którą posiadasz. Wejdziesz wówczas do pokoju jak ten i wszystko uspokoisz. Nie dlatego, że każesz każdemu tam być spokojnym. Zostaw ich takimi, jakimi są. Ale pochwyć w sobie każdą tą aktywność, którą wyczuwasz, i uspokój ją. Niech wszystko, co obserwujesz, stanie się spokojne, doskonale spokojne. Możesz wyjść naprzód i zbadać ich wszystkich i zobaczysz, że oni są martwi. Wszystko, co obserwujesz, jest doskonale spokojne i martwe, bo wszelkie życie jest w tobie. Uwalniasz te aktywności jeszcze raz. Stają się ożywione i czynią to, co zamierzały. Ty możesz, gdy masz je uspokojone w sobie, zmienić ich motywację. I gdy je wypuścisz, to stają się całkowicie różne od tego, co zamierzały wcześniej uczynić, zanim zostały przez ciebie pochwycone. Z Ewangelii Jana. Jak bowiem ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i synowi, aby miał życie w samym sobie. I ty też masz je w sobie. Nie jesteś tego jeszcze świadomy, ale staniesz się takim. Ci, których uczę, mają sny.
tak jak ty masz sny. I w tych snach budzą się i oni wstrzymują to w swoim śnie i zmieniają ich motywację, patrząc jak zmieniają się zamierzone przez nich sceny. Tu mam przykład takiego snu. Moja przyjaciółka była świadoma tego, że śni. I był tam też człowiek, który zamierzał ją skrzywdzić. Wysiadł z samochodu i szedł ku niej. Zaczęła się bać. Jej strach przebudził ją, ale zamiast obudzić się całkowicie w łóżku, to obudziła się we śnie i uświadomiła sobie. To jest to, o czym on uczy. Teraz to po prostu pochwycę. I nie kłóciła się z nim. Zatrzymała w sobie aktywność, dzięki której się poruszał, i powiedziała do niego: jesteś zmęczony, potrzebujesz kubka gorącej kawy, a potem dobrego snu. I wskazała mu to, czego potrzebował, i potem wypuściła tą aktywność w sobie. Potrząsnął głową, jakby coś dziwnego się z nim działo, a potem wsiadł do samochodu i odjechał. To wszystko stało się w jej śnie. Jak widzisz, ona zmieniła jego intencje wobec niej. To może się wydawać niemożliwe dla świata. Gdy zaczynam ten wykład, to niemal wszystko na tym świecie jest całkowicie odmienne od tego, czym się wydaje, że jest. A ja mówię ci z własnego doświadczenia, nie teoretyzuję. Ta moc, o której mówię, jest w tobie. To nie jest moc, która jest gdzieś na zewnątrz. To twoja własna istota. To wszystko to twoje cudowne ludzkie wyobrażanie i ty nauczysz się, jak to kontrolować. Twoja wyobraźnia porusza świat, w którym żyjesz. Zmienisz swoje wyobrażanie i zmienisz świat. Próba zmiany okoliczności, zanim zmienię moją wyobrażeniową aktywność, to zmaganie przeciwko naturze mojej istoty, bo to moja wyobrażeniowa aktywność porusza mój świat. Jeśli wierzę, że jacyś oni mnie krzywdzą lub są przeciwko mnie, to powołuję ich w ten sposób do tego w moim świecie i oni będą przeciwko mnie. Jeśli w pełni wierzę, że oni wszyscy pracują dla mojego własnego dobra, to będą nad tym pracować, aż wypełnią swoją powinność dla mnie. Ja nie proszę ich, ja nie zmuszam ich. Zwyczajnie robię to we mnie, jako że cały świat istnieje we mnie. A jednak to tutaj, to jest moje wypchnięcie. To jest zobiektywizowane. Nie zmieniam jednak nijak tego stanu rzeczy, po prostu zmieniam to w sobie. I wtedy wszyscy, których znam z imienia bądź nie znam, to w ogóle nie jest ważne, to oni są mną wypchniętym na zewnątrz. Nie mogę powiedzieć atomami mojego ciała, ale jest to moje ciało. Nie mogę powiedzieć, że gdy zabierzesz swoją rękę, to jest to moja ręka, ta, na którą patrzę. Tak samo jak nie mogę powiedzieć, jakie nosisz imię, czy czegokolwiek o tobie, a mimo to jesteś mną wypchniętym na zewnątrz, jak i to ciało, które noszę. I skoro to ciało jest posłuszne mojemu umysłowi, to ty, jako wypchnięty ja, również będziesz jemu posłuszny. Jedyne, co pozostaje moim zmartwieniem, jest to, czego ja chcę od tego świata i próba utrzymania tego w obrębie złotej zasady. Czynić wobec innych to, co chciałbym, by oni czynili wobec mnie. To wszystko. Nie krzywdzić nikogo, nie robić nic nikomu, czego nie chciałbym, by robiono mnie. Jeśli chcesz, by robione były tylko miłe, dobre rzeczy, to czyń wszystko tylko w taki sposób, a wszystko to jest w twoim cudownym ludzkim wyobrażaniu. Wtedy pojmiesz ten nadzwyczajny sekret wyobrażania. Jest to największy z sekretów i do jego rozwiązania powinien dążyć każdy, ponieważ Chrystus jest odpowiedzią. Chrystus w liście do Koryntian jest zdefiniowany jako moc i mądrość Boga. Ja odnalazłem to w sobie. Ktoś spyta, czy masz na myśli, że Chrystus jest we mnie? A czy nie jest to nam powiedziane w Piśmie? Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, że nie przejdziecie próby.
Więc poddajcie się próbie. A jak moglibyście się sprawdzić? Załóżmy, że masz przyjaciela i on źle się czuje, albo jest bezrobotny, albo za mało zarabia i nie radzi sobie w życiu. I on jest we mnie. Jeśli myślę o nim, to mam go w sobie. Nie musi być wcale obecny tu fizycznie, bym mógł o nim myśleć. On jest we mnie. Ja myślę o nim i przywołuję go. I czy mogę zmienić całkowicie jego wizerunek we mnie? Ja mogę założyć, że on jest ze mną i mówi mi o tym, jak wiele teraz ma. Tak dużo, jak nigdy wcześniej. Albo mówi, jak świetnie się teraz czuje, najlepiej odkąd tylko sięga pamięcią. Ja w to wierzę. Wierzę w to, co mi pokazuje oko umysłu. Wierzę w takiego niego. To jest Chrystus we mnie i wszystkie rzeczy są możliwe dla niego. I co? Możesz teraz to wypróbować i przekonaj się sam, czy ten przyjaciel w niedalekiej przyszłości nie będzie zarabiał więcej niż jeszcze do niedawna i czy w jego świecie nie przydarzy mu się wszystko to, co chciałeś, by było jego udziałem? On nie musi ci składać żadnych podziękowań. Ty też nie potrzebujesz, by on cię wychwalał, czy by dziękował ci za cokolwiek. Nie potrzebujesz od niego żadnego potwierdzenia. Wystarczy to, co zrobiłeś w sobie, to, co go zawierało. Nie prosisz nikogo, by miał ci za to dziękować. Nie ma za co dziękować. Po prostu ćwiczysz w ten sposób moc Boga w sobie. A mocą i mądrością Boga jest Jezus Chrystus. I nie ma na tym świecie nic poza Bogiem. Wszystko to jest Bogiem w tobie wypchniętym na zewnątrz. A Bóg to twoja cudowna ludzka wyobraźnia. On nie może być bliżej. I nawet nie jest blisko, bo słowo blisko oznacza już jakieś oddalenie. A on nie jest ode mnie oddalony. Bóg dosłownie to moja jaźń, moje ja, moje bycie, moje jestem. I takie też jest jego imię. Jakie jest moje imię? Idź i powiedz im, że jestem cię wysłał. I takie jest twoje imię? Tak, od zawsze i na wieki wieków. Jakie to imię? Jehowa, Pan? Nie, to imię to jestem. I to jest jego imię od zawsze i na zawsze. Cóż, nie mogę powiedzieć ja jestem i wskazać gdzieś indziej. Nie mogę powiedzieć jestem i czuć to pod kątem jakiejś bliskości. To nie może być tylko blisko. Może być coś bliskiego w stosunku do mojego jestem, ale nie samo jestem. I to jest imię Boga na wieki wieków. I to ty jesteś Jezusem Chrystusem. I Biblia podaje nam wzorzec, poprzez który dowiesz się, kim jesteś. I obiecuję ci, z mojego własnego doświadczenia, że dostąpisz tego. To jest prawdziwa historia, najprawdziwsza historia, jaka została kiedykolwiek opowiedziana o Panu Jezusie Chrystusie. Kiedy On mówi, ja jestem Ojcem. Powiem ci, On jest Ojcem. I on ma syna, czyż nie? Albo chociażby ma dziecko. Ale ja mówię ci, to jest syn. I on powiedział, gdy widzisz mnie, widzisz też ojca. Ale gdy spojrzę na ciebie i powiem, skoro jesteś ojcem, to pokaż mi swego syna. I nie pokażesz mi swego syna na zewnątrz siebie, jako swojego syna. Ponieważ ty i ja jesteśmy jednym. Musisz pokazać mi swego syna jako mojego syna. I on nie może być urodzony z ciała, nie może być urodzony z krwi, bo on nie jest urodzony z woli człowieka, ale z woli Boga. I on mówi mi, że jest Bogiem. Mówi mi, że ja i on to jedność. Cóż, skoro tak, to on nie może być też urodzony w sposób naturalny, w normalny sposób. On musi być urodzony z Boga. Cóż, kim jest w takim razie twój syn? I on mówi mi, że w Biblii to Dawid zwraca się do niego ojcze. Dawid nazywa cię ojcem? Tak, on odpowie. Tak, podpieram się prorokami i w ich księdze Dawid nazywa Pana mój ojcze. Czyli Dawid jest moim synem? Tak, on jest moim synem. Ale
Ja go nie znam, ty powiesz, ale ja ci powiem z mojego doświadczenia, że znasz go, ponieważ ja go znam. Dawid powiedział do mnie mój ojcze, Dawid powiedział do mnie mój panie, Dawid nazwał mnie swoją skałą zbawienia. Wszystko, co jest w piśmie, co dotyczy tego, co on mówił o panu, to on mówił to o mnie, więc stałem tam i tam był Dawid. I wiem poza wszelkimi wątpliwościami, że on jest moim synem i moim synem jest Dawid. Nie jakiś tam Dawid, ten jedyny Dawid. Dawid z Biblii. I on nazwał mnie ojcem i pamięć powróciła. Więc Bóg staje się naprawdę mną. I potem on odsłania siebie we mnie. To, co odsłania we mnie, jest pamięcią Boga o tym, że oddał ją, by stać się mną. Musiał całkowicie oddać wszystko, co było Boga, by stać się takim malutkim świadkiem, który nazywany jest człowiekiem o imieniu Neville. Więc gdy jego pamięć powraca i staje się mną, to po prostu moja własna pamięć powraca. On faktycznie oddał siebie dla mnie, tak jak oddał siebie dla ciebie. I przyjdzie dzień, gdy on odsłoni siebie w tobie i twoja pamięć powróci, ponieważ to Bóg jest tą powracającą pamięcią. On całkowicie wyjałowił się, by stać się tobą. O to chodzi w chrześcijańskiej wierze, o wypełnienie wszystkich obietnic złożonych w Starym Testamencie. Stary Testament jest jedynie szkicem życia Jezusa Chrystusa, to jest zapowiedź i to podana w niezupełnie jednoznaczny sposób. To dopiero musi odsłonić się w tobie. To jest nic więcej niż powracająca pamięć Boga, ale stając się tobą, to staje się twoją powracającą pamięcią i budzisz się jako sam Bóg. I nie ma na tym świecie nic takiego jak Bóg. Teraz spytasz, co? Wszystkie te straszności świata, ból i cierpienie, tak, to wymaga tego paleniska utrapień, by przygotować cię do otrzymania daru, jaki on daje. A tym darem jest on sam. Bóg rzeczywiście staje się tobą, oddaje siebie tobie, byś ty mógł stać się Bogiem. A ten Bóg w tobie to twoja cudowna ludzka wyobraźnia, tym jest Bóg i dziś wypróbuj to, proszę cię, byś mi uwierzył. Ale bez względu na to, czy uwierzysz, czy nie, spróbuj tego i tak. Weź swojego przyjaciela i przywołaj go przed swoje oko umysłu. Rozmawiaj z nim tak, jakby twoje pragnienie względem niego już się spełniło. Nie, że ma się spełnić, tylko że już się to dokonało. I robiąc to, wierz w to, że wszystkie rzeczy są możliwe dla Jezusa Chrystusa i ty po prostu widziałeś Chrystusa w akcji, bo widziałeś moc kreacji Boga w akcji i tym właśnie jest Jezus Chrystus. On jest twoim cudownym, ludzkim, aktywnym wyobrażaniem. Teraz uwierz w rzeczywistość tego, co właśnie zrobiłeś. Uwierz w to, że twoje subiektywne zawłaszczenie twojej obiektywnej nadziei w stosunku do przyjaciela jest faktem. To jest prawdziwa modlitwa, a wszystkie rzeczy są możliwe dla Boga. Wejdź w to i przywłaszcz to sobie, całkowicie to zawłaszcz i patrz, jak to rozwija się w twoim własnym niesamowitym świecie. Czyli ten cudowny sekret to sekret Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli zwrócisz się na zewnątrz i zwrócisz się do kogoś innego niż ty, to nie poznasz Pana Jezusa Chrystusa. Możesz robić wszelkie jego wizerunki i to nie będzie Pan Jezus Chrystus. Jeśli ktokolwiek przyjdzie do ciebie i powie ci: zobacz, to jest Jezus Chrystus, albo on jest tu, nie wierz mu. Dlaczego? Ponieważ gdy naprawdę spotykasz Jezusa Chrystusa, to spotykasz siebie. Chrystus wiary przychodzi do nas jako coś nieznanego. Jednak jako ktoś, kto w jakiś przedziwnie niewypowiedziany sposób pozwala nam siebie doświadczyć. I gdy doświadczamy Jezusa Chrystusa, doświadczamy Go w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego. Nigdy nie spotkasz Go jako kogoś, kto przychodzi z zewnątrz. Spotkasz Go jako przebudzonego siebie w sobie, jako ciebie samego. To jest Pan Jezus Chrystus i to jest Jego wielkie poświęcenie. On ukrzyżował się na ludzkości. Każda forma człowieka to krzyż, który on nosi i w tej formie on się przebudzi jako ten, który jest przebudzony.
przebudzi się jako ta istota. I ta istota jest Panem Jezusem Chrystusem. I ponieważ On jest Ojcem Dawida, to Dawid nazywa tą istotę Ojcem. Wtedy wiesz, że jestem Nim. Mimo, że mogę Cię przekonywać do końca czasów, to gdy to przydarzy się Tobie, to nie będzie już potrzebna żadna perswazja, bo skonfrontujesz się ze swoim własnym synem, a jest to Syn Boga. Dawid powiedział: ogłoszę postanowienie Pana. Powiedział do mnie: Tyś synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem. To słowa Dawida z drugiego psalmu. Syn nazwiecie ojcem i wtedy, i tylko wtedy będziesz wiedział, że jesteś Bogiem Ojcem. To jest tajemnica tego świata. I to, co osiągniesz w tym świecie, chociażby związanego z finansami, to, co wspaniałe dla Ciebie jako dla indywiduum w tym świecie Cezara, to, co osiągniesz w świecie socjalnym, te wszystkie rzeczy, to niesamowite rzeczy. Ale Ty w pełni wypełnisz swe przeznaczenie tylko wtedy, jak wypełnisz Pismo, bo celem życia jest wypełnienie Pisma. Wypełniłem dzieło, które dałeś mi do wykonania. Jakie dzieło? Wszyscy prorocy mówią o mnie od początku z Mojżeszem i prorokami z psalmów. Jest zapewniane przez nich, że wszystko, co jest w Piśmie, dotyczy Jego samego. I potem mówi: Pismo musi się wypełnić we mnie. I celem życia jest to, by Pismo się w nas wypełniło. To przepowiednia Boga dla człowieka, bo On oddał siebie człowiekowi. Zapewnił, że to zrobi, że odda się człowiekowi. Ten Syn, którego obiecał, był Jego Synem i oddał dla mnie swego Syna i oddał mi siebie samego, bo ten Syn zawołał do mnie: Ojcze. I to jest cały sekret życia. Nie ma nic poza Bogiem. Jedna istota rozszerzająca się ciągle i ciągle na zawsze. Wciąż jako ona sama. I nawet jak usłyszysz, jak On nazwie Cię Ojcem, to mogę powiedzieć, że Ty nie stracisz swojej indywidualności. Jesteś zindywidualizowany z tendencją do wiecznego poszerzania i coraz większego i większego zindywidualizowania. I skoro Ty jesteś Ojcem mojego Syna i ja też jestem Jego Ojcem, to czyż nie jesteśmy tym samym, tą samą istotą? To jest wielka tajemnica. Jesteśmy braćmi, ale żaden z nas nie straci swojej indywidualności, bo Ty i ja, za tymi maskami, jesteśmy wiecznymi braćmi i Ojcem jednego, jedynego Syna. Cóż, więc jeśli Ty jesteś Ojcem mego Syna, a moją żoną jest Ojciec mego Syna, to przecież relacja między ludźmi na tej ziemi jako żona dla męża jest wyższa niż przyjaciel dla drugiego przyjaciela. Ale my jesteśmy wiecznymi braćmi formującymi jednego Ojca. Weźcie sobie na serio to, co dziś Wam mówię, i w domu, albo nawet już tutaj, zacznijcie praktykować ten największy z sekretów, sekret wyobrażania, bo nie ma większego sekretu od tego. Każde dziecko urodzone z kobiety żyje, ponieważ zostało wyobrażone, a wyobrażanie jest Bogiem podczas aktywnego działania. To jest duszą człowieka, wyobrażanie, i to jest mocą Boga, a mocą Boga jest przecież Chrystus. I to jest też mądrość Boga, bo mądrością Boga jest Chrystus. Dziecko potrafi sobie wyobrażać. I to jest Chrystus. To jest Chrystus ukrzyżowany na tym malutkim ubiorze i cierpiący wszystko, co cierpi, co potrafi sobie wyobrazić to małe dziecko. Albo też cieszy się tym wszystkim, co ono sobie wyobraża. On zbiera wszystkie baty i ciosy, jakie człowiek przez swoje niewłaściwe postępowanie sam sobie wymierza. On go nie krytykuje. On czeka na mnie w obojętności, zarówno gdy moją wolą we mnie jest dobro lub też zło. Na tej drodze On jest naznaczony wszystkimi moimi batami, dźwiga efekty mojego złego używania Jego siły we mnie. On wie, że na końcu ja przebudzę się i będę używał tego tylko z czułością, bo tak będę używał tej boskiej mocy tworzenia, jeśli tylko całkowicie przebudzę się ze snu życia.
Ale w międzyczasie, starając się używać tej mocy, ja popełniam błędy. I powiem ci, że ty skonfrontujesz się z taką wizją i zobaczysz wszystko, co robiłeś od początku. Bo ty nie rozpocząłeś się te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu w łonie twojej matki. Ty przechodzisz przez to od wieków. Pewnej nocy widziałem potworną, owłosioną kreaturę wyglądającą jak goryl. Włosy na całym jego ciele były koloru ciemnobrązowego. To był prawdziwy potwór. I była tam też cudowna niebiańska postać. I ten potwór zwrócił się do tej niebiańskiej słowami: mamo, mamo. Ja uderzyłem go wtedy, bo wiedziałem, że on nie może być dzieckiem tamtej istoty. Ja uderzyłem go, a on się tym napawał, bo on uwielbiał przemoc, więc jak okładałem go pięściami, on był jeszcze bardziej zadowolony. To jego mamo tym gardłowym głosem spowodowało we mnie wielkie wzburzenie, ale potem zrozumiałem, że to ja go stworzyłem. Zarówno on, jak i ta niebiańska postać to były dwa zobrazowania mojego używania mocy kreacji, którą jestem. Jeden przedstawiał to, kiedy używałem to we właściwy sposób, a drugi, gdy źle to robiłem. Za każdym razem, gdy zachowywałem się gwałtownie, tworzyłem i karmiłem tego potwora. I on szeptał mi do ucha, bym był potworny, bym był gwałtowny, zły i pełen przemocy, bo on karmił się tylko takimi myślami. A ta postać niebiańska była ucieleśnieniem moich dobrych, pełnych miłości myśli. Każda dobroć i moje czułe myślenie karmiły ją. Zrozumiałem, że ten potwór to był mój potomek, stworzony moim niewłaściwym wykorzystywaniem własnej mocy. I postanowiłem, że nawet jeśli to by zajęło całą wieczność, to go zbawię, bo on nie powstał żadną inną mocą, tylko z mojej własnej. Ten stwór nie powinien nigdy powstać, nie powinien żyć, ale on nie mógł nic na to poradzić. Nie potępiłem go. I w tamtym momencie poczułem współczucie poza jakimkolwiek moim wyobrażeniem. I gdy postanowiłem to wtedy, to on rozpływał się na moich oczach. Stawał się coraz mniejszy i mniejszy, ale nie traciłem tego. Ta cała ucieleśniona energia wróciła do mnie. I od tego momentu zacząłem czuć moc, której nigdy wcześniej nie czułem. I to zaczęło rosnąć. Ta piękna, spersonifikowana jasność wróciła jako energia do mnie z tego potwora i wszystko rozpłynęło się na moich oczach. Nie będzie czynionego zła, ani nie będzie zguby na całej mojej świętej górze. Nie straciłem tej energii, którą wcześniej źle ulokowałem. Ona, wcześniej ucieleśniona jako ten potwór, wróciła do mnie i przez wieki to był ten, który szeptał mi złe rzeczy do ucha, bym czynił niegodziwości, ponieważ tylko one go karmiły. Mogłem go jedynie karmić złem. Wtedy zrozumiałem to wyrażenie, jakim jest jedzenie z drzewa poznania dobrego i złego. I on żywił się złem, a ona dobrem. I potem zła energia, która była źle ulokowana, wróciła do mnie. I złamałem zaklęcie. I przebudziłem się w tym świecie. Każdy skonfrontuje się z takim potworem podczas przełomu. Każdy ma go w sobie. On jest niedostrzegalny przez nasze śmiertelne oczy i on szepcze ci do ucha gorszące, pełne zła myśli w stosunku do świata. A każda twoja reakcja w formie czegoś niemiłego karmi go. Ale każda twoja dobra myśl, pełna miłości, karmi tą drugą cudowną istotę. I przyjdzie taki dzień, gdy będziesz na tyle silny, że dane ci się będzie z tym skonfrontować. I powiem ci, że zajmie ci tylko chwilę, by to się rozpłynęło. Nie będzie to dla ciebie żaden trud. Niezachwiana uczciwość w twoim wnętrzu to wszystko, co jest potrzebne, by tego dokonać. Jeśli ty sam przyrzekasz, to nie przysięgasz na swoją matkę, przyjaciela czy na Biblię, po prostu przyrzekasz
że go zbawisz. I w tym samym momencie, gdy składasz to przyrzeczenie, to wszystko rozpływa się. Nie wymaga to w ogóle czasu. I wtedy cała ta energia wraca do ciebie. Jesteś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, by iść naprzód, jedząc z drzewa poznania dobrego i złego. I gdy idąc dalej, znowu zaczynasz źle lokować swą moc i zaczynasz budować nową formę, to pewnego dnia spowodujesz, że rozpłynie się ona znowu i w końcu staniesz się kompletnie przebudzony i będziesz używał swojej cudownej mocy tylko dla życia samego w sobie, nie dla dobra, bo jedzenie z tego drzewa skończy się. Bo jedzenie z drzewa poznania zła i dobra jest tym światem. Przyjdzie dzień, gdy będziesz jadł zarówno owoce prawdy, jak i błędu. Błędy ucieleśnią się tutaj, byś pewnego dnia skonfrontował się z nimi i błędy rozpłyną się przed twoim okiem umysłu, tak jak prawda zalśni przed tobą, bo wtedy będziesz już jadł z drzewa życia, tak jak poprzednio jadłeś z drzewa poznania złego i dobrego. I to starcie dobra i zła wyprodukowywuje tego potwora, a starcie prawdy i błędu wyprodukowywuje istotę w całkowicie innej formie, bardziej cudowną niż ta dobra i bardziej straszliwą niż ta potworna. Błąd rozpłynie się tak szybko, jak tylko się z nim skonfrontujesz. Więc jeśli dziś twoje nauczanie nie jest prawdą i ty żyjesz w ten sposób, to ty budujesz tą potworność, ale pewnego dnia skonfrontujesz się z tym błędem i odkryjesz, że żyłeś w fałszywym pojmowaniu Boga jako coś zewnętrznego od ciebie, co czciłeś jak małą figurkę ze złota i srebra, która może ma oczy, ale nie widzi, ma uszy, ale nie słyszy, ma usta, ale nie mówi, ma stopy, ale nie chodzi. Przez jego gardło nie wychodzi żaden dźwięk i tacy sami są ci, którzy ją uczynili, tak samo jak ci, którzy temu zawierzają. Bo wszystkie te malutkie ikonki, które czczą ludzie na całym świecie, to są właśnie te błędy. Ale pewnego dnia, gdy odkryjesz prawdziwego Boga i kiedy odkryjesz Go naprawdę, to zrozumiesz, że On jest wewnątrz twojej cudownej istoty, jako twoja cudowna ludzka wyobraźnia. Będziesz funkcjonował w świadomości bycia Bogiem. Nie będziesz się tym jednak wcale chwalił. Blake został zapytany: co sądzisz o Jezusie Chrystusie? I Blake odpowiedział: Jezus Chrystus jest jedynym Bogiem. I pospiesznie dodał: ale tak samo ja i tak samo ty. Więc ty nie mówisz o tym wcale nikomu. Po prostu wiesz o tym, że jesteś tym, o kim pisano w piśmie, nazywając go tam Bogiem Ojcem. Bo ty doświadczysz tego wszystkiego, co o nim napisano i doświadczysz tego w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego. I będziesz wtedy wiedział. Dziś mija 11 lat, odkąd przydarzyło mi się to tu, w tym mieście. Naprzeciwko drogi w hotelu z gwiazdą na dachu, hotelu Sir Francis Drake. To było 20 lipca 1959 roku. O 4 rano poczułem ogromne wibracje w całej mojej głowie. Myślałem, że to krwotok w mózgu. Nie sądziłem, że ludzka istota może przetrwać coś takiego. Ale zamiast odejść z tego świata, obudziłem się wewnątrz swojej własnej czaszki, wiedząc, że jestem pogrzebany w czaszce. Byłem obudzony. Nigdy właściwie nie byłem aż tak obudzony i byłem tam zamknięty, bo czaszka była zamknięta, a ja byłem w niej. Czaszka nie jest mała jak ta głowa. Ona ma rozmiar wielkiego grobowca. Ja wiedziałem, że to jest moja czaszka. Instynktownie wiedziałem też, że muszę nacisnąć na podstawę czaszki. I nacisnąłem, a kamień odtoczył się i zobaczyłem małe otwarcie. Wsadziłem tam swoją głowę i przepychałem się cal za calem, aż wydostałem się
zupełnie jak dziecko rodzące się z łona matki. Ale zamiast urodzić się na niskości, w ciele z krwią, ja urodziłem się na wysokości, z Golgoty, gdzie Chrystus został pogrzebany. Ale nie byłem kimś innym wychodząc, to ja wychodziłem. Nie było nikogo innego. W czaszce nie miałem żadnego towarzystwa. Ja sam tam byłem i sam wyszedłem. I spojrzałem na ciało, z którego wyszedłem, i było upiornie blade, kręcące głową, jakby wychodzące z jakiejś wielkiej męki. Stałem i patrzyłem na to. I wtedy nagle usłyszałem ten przedziwny wiatr, ten nieziemski wiatr słyszałem w grobie, w mojej czaszce. Teraz on wydawał się być boskim i wychodził z rogu pokoju. I popatrzyłem tam, by sprawdzić, czy stamtąd dochodzi. A po 3-4 sekundach znowu się odwróciłem i ciała tam już nie było. A na tym miejscu siedziało 3 moich braci. Najstarszy z nich siedział tam, gdzie była moja głowa. Młodszy tam, gdzie prawa stopa. I trzeci tam, gdzie lewa stopa. I słyszeli ten sam nieziemski wiatr i nie mogli mnie zobaczyć. A ja nie tylko mogłem ich zobaczyć, ale słyszałem też wyraźnie wszystkie ich myśli. One były dla mnie całkowicie obiektywne. Wszystko było obiektywne. Nie mogli mieć żadnej myśli, która nie byłaby wspólnie przez nas dzielona. I wciąż słyszałem ich głosy. I wtedy mój brat Lawrence wstał z łóżka i poszedł w tą samą stronę, z której sądziłem, że dochodził ten szczególny wiatr. Zrobił 2 kroki i powiedział: ależ to dziecko Neville'a. To jest powód tego nieziemskiego wiatru. I wtedy moi bracia Cecil i Victor zapytali: ale jak Neville może mieć dziecko? On nie dyskutował z nimi. Podniósł z podłogi niemowlę w powijakach i położył na łóżku. Wtedy ja wziąłem je na ręce i spojrzałem w jego twarz i powiedziałem: jak tam, mój skarbie? I wtedy na tej niebiańskiej twarzyczce pojawił się najbardziej zachwycający uśmiech. I wtedy cała scena się rozpłynęła. To było zmartwychwstanie poprzedzające narodziny na wysokości. Więc jesteśmy urodzeni na wysokości, jak wiemy z listów Piotra. Narodziliśmy się na nowo poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A jest tylko jedna istota, która zmartwychwstaje. I to jest istota, która wstąpiła w człowieka i jest nią Jezus Chrystus. Moc Boga i mądrość Boga wstąpiła w człowieka i zjednoczyła się z nim i po staniu się jednością i wypełnieniu przeznaczenia ta istota budzi się jako ty. Czyli jesteś wtedy przebudzonym Panem Jezusem Chrystusem i nie tracisz wcale tożsamości. Więc 11 lat temu w tym mieście ta scena miała miejsce we mnie. Dzisiaj są moje urodziny w tym duchowym sensie, a to ciało, które stoi przed wami i które przyszło na świat w 1905 roku, przeminie i zamieni się w proch. Ale to, co obudziło się we mnie jako moje nieśmiertelne ja, nie może umrzeć. A ci, którzy nie mieli jeszcze tego doświadczenia, to powiem wam, że to nieśmiertelne ja jest wciąż tutaj. I ono nie umrze. Zostaniecie przywróceni do życia w świecie takim jak ten, by kontynuować tą całą sztukę, zanim to doświadczenie, o którym wam powiedziałem, będzie miało w was miejsce. Nic nie umiera. Mała róża, która raz zakwita, kwitnie już na zawsze. To obróci się w pył. Tak, to ciało obróci się w proch, ale ty, nieśmiertelny ty, który jest wyobrażeniem, nie może umrzeć. To zostało pochowane w Golgocie, co znaczy w czaszce. On jest pochowany w Kalwarii, która to jest czaszką. Ta czaszka człowieka to tam jest pogrzebany Bóg i tam Bóg w człowieku się przebudzi. A dziś tej nocy wypróbuj to tak, jak zostałeś wezwany w piśmie do sprawdzenia tego. I ty będziesz sprawdzał, nikt inny. Ty testujesz swoje cudowne ludzkie wyobrażanie, którym jest
Pan Jezus Chrystus. Najprawdziwsza historia, jaka została opowiedziana, to historia o Jezusie Chrystusie. I niech nawet cały świat pozostaje w opozycji i mówi, że nie ma Pana. Tak jak Blake opowiedział o tym pięknie w swoim poemacie Jeruzalem. Babel kpi, mówiąc, że nie ma Boga, ani Syna Boga, że ty, o ludzkie wyobrażanie, boskie ciało, jesteś jeno złudzeniem. Ale ja wiem, Panie, gdy ty wschodzisz w moich zmęczonych oczach, nawet tu, w tym lochu, w tej hucie żelaza, bo ty także cierpisz wraz ze mną, mimo że nie dostrzegam cię. I boski głos wtóruje: nie lękaj się, ja zawsze jestem z tobą. Tylko wierz we mnie, bo ja mam moc, by z martwych wstał twój brat, który śpi w Albionie. Nie możesz uciec od swojego wyobrażania. Nie pozbędziesz się tego, ponieważ to jest twoja własna istota. To jest rzeczywistość, ale to cierpi wraz z tobą. Oto Pan Jezus Chrystus, który jest w tobie, a dziś sprawdź go dla czegoś dobrego. Chcesz lepszą pracę, gdy mówią, że oni zwalniają teraz ludzi? Zapomnij o tym, co jest w gazetach, zapomnij o tym, cokolwiek ci ktoś mówi, bo wszystkie rzeczy są możliwe dla Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, zapomnij, co piszą w gazetach. Zakładaj, że już je masz. Wszystkie rzeczy są możliwe dla Boga. On nie ustawił żadnego limitu w sile wyobrażania. Czy możesz w to uwierzyć? Cóż, spróbuj w to uwierzyć. Spróbuj po pierwsze uwierzyć w Boga, w to, że Bóg jest twoją cudowną ludzką wyobraźnią. Wierz w Niego i w to, że cokolwiek sobie wyobrazisz, jest możliwe. Czy możesz sobie wyobrazić, że już teraz masz taką pracę, którą byś chciał, dochody, które z tego masz, zabawę, jaką w niej odczuwasz? Więc żyj tak, jakby to już była prawda i użyj swoich wszystkich możliwości, by wierzyć, że to jest prawda. I to założenie, któremu zaprzeczają twoje zmysły poprzez świat, który mówi, że to fałsz, to jeśli będziesz nieustępliwy w tym, to utwardzi się jako fakt. To jest prawo twojej cudownej ludzkiej wyobraźni. Wierz w to i to stanie się rzeczywistością.